Szanowni Państwo, szczególny moment dla gminy Skała, szczególny moment dla praktyka już dla marszałka, dla województwa małopolskiego, otwarcie obwodnicy Skały. Może o szczegółach powie więcej marszałek, natomiast chciałbym powitać tutaj na dzisiejszym otwarciu marszałka województwa małopolskiego, pana Jacka Krupę. Chciałbym powitać również radnego sejmiku wojewódzkiego Adama Domagałę. Chciałbym powitać bardzo serdecznie radnego Rady Powiatu Łukasza Krupę. Witam również serdecznie panią dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, panią Martę Maj. Przedstawicieli wykonawcy, panią Beatę Szatanik, menadżera projektu, Pawła Przytułę, kierownika budowy. Bardzo serdecznie witam również uczestniczące w dzisiejszej uroczystości, bo tak to nazywam, władze gminy, witam Radę Miejską miasta Skały na czele z przewodniczącą panią Jolantą Pękalą. Witam przedstawicieli samorządu, mieszkańców Skały na czele z radnym powiatowym panem Piotrem Czcionką. Witam przedstawicielki koła gospodyń wiejskich w Skale, chociaż to miasto, ale koło gospodyń wiejskich, które aktywnie uczestniczą w dzisiejszym otwarciu. Witam wszystkich pracowników urzędu i osoby, które tutaj zaszczyciły tę uroczystość swoją obecnością. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, to jest szczególny dzień dla Skały, to jest spełnienie marzeń mieszkańców, ale marzeń 40-letnich, bo 40 lat trwa w Skale marzenie o obwodnicy. Dzisiaj to się zmaterializowało. Za chwilę ta obwodnica będzie oddana do użytku. Oczywiście odbyło się to znacznym wysiłkiem tak władz województwa, jak i władz gminy. Historia tej obwodnicy zaczęła się w 2008 roku. Mówię tej obwodnicy, tej zrealizowanej po podpisaniu porozumienia pomiędzy marszałkiem województwa małopolskiego a gminą Skała. Dlatego od tego okresu rozpoczął się okres projektowania z różnym tempem, aż dzisiaj do dnia dzisiejszego, kiedy możemy już w perspektywie widzieć piękną obwodnicę. Z tego miejsca chciałbym, jako witamy panią poseł Lidię Gądek, która również zaszczyciła swoją obecnością na tą uroczystość. Witamy również byłego burmistrza, pana Roberta Jakubka. Także chciałem właśnie wspomnieć, że za kadencji pana burmistrza było podpisywane porozumienie. Dlatego szereg działań tak władz poprzednich, jak i obecnych doprowadziło do szczęśliwego finału. Bardzo się cieszę. Nie ukrywam i to mówię publicznie, że akurat mnie w udziale przyszło jako burmistrzowi otwierać tą obwodnicę wspólnie tutaj aplauzą, przede wszystkim z panem marszałkiem. Jest to wielka radość dla mnie, jak również i dla zdecydowanej części mieszkańców Skały, jak również i mieszkańców gmin położonych na północ od Skały i na wschód. Dlatego, że oni też będą mogli swobodnie korzystać z tej obwodnicy. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować całemu zarządowi i panu marszałkowi za realizację tej obwodnicy,
Zarządowi Dróg Wojewódzkich. I takie wspomnienie, retrospekcja. W jednym z tych pierwszych, można nazwać prekursorów, miał świętej pamięci dyrektor Grzegorz Stek. Nie ma go między nami, ale on również położył ogromne zasługi, aby dzisiaj można było tą wspaniałą inwestycję otworzyć. Dziękuję również władzom gminy, Radzie, przewodniczącej za to, że z dużym wyrozumieniem, z dużą atencją, z dużym zaangażowaniem podchodzili do spraw związanych z realizacją tej inwestycji. Także składam wszystkim bardzo serdeczne podziękowania, żeby już nie używać tych słów patetycznych zbyt dużo, i za chwileczkę otworzymy tą obwodnicę. Niech służy naszym i nie tylko naszym mieszkańcom. Tak na zakończenie wszystkim tym wykonawcy również, przepraszam, że pominąłem, gdyż okres realizacji tej inwestycji był naprawdę, proszę Państwa, okresem bardzo trudnym, który wymagał naprawdę wielu zabiegów, aby można było w sposób zgodny z technologią wykonać tą obwodnicę. Kończąc, chciałbym oddać głos panu marszałkowi, może więcej spraw, przepraszam, to jest trzeba, a później wszystko. Bardzo proszę. Dziękuję panie burmistrzu. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za takie miłe przywitanie. A zaskoczę trochę państwa, bo no, stoję w tym miejscu i tak patrzę tam. I tam widać dach pewnego budynku. Od razu mam skojarzenie, bo pamiętam jak no, w 99 roku, jak zostałem wicestarostą powiatu krakowskiego, przyjechałem tutaj, zobaczyliśmy te fundamenty, takie odkryte, rozpoczętą budowę liceum. I pamiętam jak 3 lata później ówczesny burmistrz Władysław Mularczyk, otwierając z nami nowy budynek liceum, który był budowany przez powiat, użył podobnego sformułowania, jak dzisiaj pan burmistrz nasz powiedział, spełniło się marzenie mieszkańców Skały. Wtedy to dotyczyło oczywiście budowy nowego liceum, to była taka wielka uroczystość, przemarsz mieszkańców, dzieci z tej starej szkoły do tej nowej. No ale to już było, proszę państwa, 15 lat temu. Czas leci. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby no, w taki sposób uroczysty oddać tą inwestycję. I ona oczywiście ma charakter epokowy, bo nie tylko obciąża miasto, Skałę od tego ruchu, który widzimy jaki jest, bo cały czas jak stoimy, to samochody jeżdżą przecież. Ale również ma niezwykle istotne znaczenie dla całego województwa małopolskiego, ponieważ udrażnia ten kierunek na północ. Z Krakowa poprzez Zielonki, teraz Skałę, czy obok Skały, Wolbrom, jeszcze dalej w kierunku Olkusza. Cieszę się, że ta inwestycja znalazła swój finał tak dobry i dzisiaj mieszkańcy, kierowcy będą mogli już z tej drogi korzystać. Jaki to jest odcinek? 4 km 600 metrów. Jak wygląda droga, to państwo wszyscy zobaczycie, że przejdziemy pewnie. Każdy 4 ronda, na początku, 2 w środku, na końcu, na tej, która łączy starą drogę, tą, która biegnie jeszcze przez miasto, z tą nową obwodnicą. Trochę pieniędzy na to poszło, bo poszło w sumie ponad 22 miliony złotych, 22,4 miliona złotych. No, ale też trzeba powiedzieć, że 16 milionów to są skład ze środków Unii Europejskiej. Zawsze to podkreślam, bo bez tych pieniędzy po prostu byśmy nie dali rady. To jest zdecydowana większość kosztów tej inwestycji. No, dzięki tym środkom byliśmy w stanie zrealizować tą inwestycję. I zresztą nie tylko tą, bo my w tej chwili w Małopolsce realizujemy największy program budowy obwodnic i modernizacji dróg wojewódzkich. Dlatego obwodnic jest w budowie, zakończyły się, bo się w zasadzie kończy budowa Oświęcimia i będzie w budowie w tej kadencji no, 14.
To wszystko jest współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, które są w dyspozycji zarządu województwa małopolskiego, w dyspozycji samorządu małopolskiego. I to jest rzeczywiście wielka szansa, którą wydaje mi się dobrze wykorzystujemy na to, żeby poprawiać jakość życia naszych mieszkańców. Bo w końcu tak naprawdę o to chodzi. No i jeszcze jeden wymiar. Wszyscy wiecie Państwo, że mamy problemy z czystością powietrza. Oczywiście głównym problemem to jest ta niska emisja, czyli to skażenie pochodzące z palenisk, no ale zanieczyszczenie pochodzące z samochodów, z transportu też ma znaczenie, bo to się wszystko razem kumuluje i tutaj znaczną część tego zagrożenia wyprowadzamy na zewnątrz skały, tak ażeby no, powietrze przez te przejmniki stało trochę lepsze tam, gdzie ludzie mieszkają, bo jak Państwo zwrócili uwagę, w zasadzie możemy powiedzieć, że ta obwodnica idzie w terenie pozabudowanym, niezabudowanym, bo tutaj budynków nie ma. Chciałem serdecznie podziękować, pogratulować panu burmistrzowi za współpracę, za gotowość, jeszcze panu burmistrzowi również poprzedniemu, jak podpisywano wstępne porozumienia. Chciałem podziękować wykonawcy firmy Skanska, która jest firmą sprawdzoną, zawsze dobrze wywiązuje się ze swojego zadania. Jak ogłaszamy przetargi na budowę dróg, to zawsze nam się marzy, żeby firma wygrała. No nie zawsze wygrywa, bo nie może, bo to decyzja jest bardzo obiektywna i nie zależy od nas, ale od złożonej oferty tej ceny, ale zawsze tam, gdzie firma Skanska realizuje nam obiekty, te inwestycje są dobrze zrobione. Bardzo dziękuję i kierownictwu, i kierownikowi budowy, i wszystkim pracownikom, którzy tutaj pracowali, realizowali ten obiekt w bardzo krótkim czasie, bo to niewiele ponad rok, udało się to wszystko zrealizować. Dziękuję Zarządowi Dróg Wojewódzkich, pani dyrektor Maj osobiście za to, że przeprowadziła cały proces inwestycyjny od początku do końca. Na ręce radnych wojewódzkich podziękowanie dla sejmiku, że przychylnym okiem patrzą na tego rodzaju przedsięwzięcia przez podejmowane. Bo ta inwestycja była wpisana, ta szereg innych inwestycji w nasz tak małopolski plan inwestycyjny, bo my wiemy, co robimy, co będziemy robić za rok, za dwa, za trzy, za pięć, wiemy, z czego to będziemy finansować. Ta inwestycja znakomicie się w takie planowe, strategiczne działania województwa małopolskiego wpisała. Serdecznie wszystkim mieszkańcom gratuluję się, cieszę się, że następna ważna inwestycja, niezwykle ważna dla rozwoju skały i ziemi skalskiej całej gminy, została zrealizowana przy współpracy samorządu. Proszę Państwa, samorząd dał znowu radę. I to jest taka konstatacja. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj pan marszałek to takiego rolę Mikołaja Świętego pełni dla skały, bo pewnie sobie spełnił marzenia co do liceum, no i teraz spełnia marzenia mieszkańców co do obwodnicy Skała, więc pewnie sobie robi tak dalej. Samorząd, a to, że no, sobie, tak, no to... ja tu już pozwoliłem sobie troszeczkę to spersonalizować. Szanowni Państwo. To już panie burmistrzu, powinieneś wejść jakąś nową sprawą, już obwodnica jest, teraz coś nowego. Wnioski, o, tak bym powiedział, pewne wnioski są już złożone, także pewnie sobie kontynuujemy niejako pewne obudowę tej obwodnicy. Będziemy, taką mam przynajmniej nadzieję. Bardzo prosiłbym teraz przedstawicieli samorządu, rady o podziękowanie takie oficjalne osobom, które w zasadzie najbardziej pani dyrektor bardzo prosiła. Pani poseł, panie marszałku, panie dyrektor, szanowni państwo, zebrani goście, mieszkańcy Skały. Myślę, że 26 stycznia wpisuje się w annały dziejów miasta i gminy kolejną fajną inwestycją, otwarciem obwodnicy naszego miasta. Tak jak wspomniał pan burmistrz, czekaliśmy jako mieszkańcy na tą inwestycję blisko 40 lat. Szanowni Państwo, myślę, że oprócz podziękowań, które złożył pan burmistrz,
my jako mieszkańcy, my jako przedstawiciele mieszkańców, bo jest i przedstawiciel Rady Mieszkańców naszego miasta, jest pani przewodnicząca Rady Miejskiej, ja jestem jako przedstawiciel samorządu powiatowego z tego terenu. Chcemy bardzo serdecznie i gorąco podziękować za to, że udało się zrealizować to zadanie. Myślę, że to zadanie będzie pełniło rolę przede wszystkim pewnego bezpiecznika. Wiemy, że nasze miasto jest ciasne, wiemy, że nasze miasto jest zapchane samochodami, więc ta droga na pewno ułatwi nam życie. Chcemy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować i myślę, że wyrazem naszego podziękowania na ręce pana marszałka, na ręce pani dyrektor będą te symboliczne kwiaty. Myślę, że następne inwestycje, pan burmistrz już tutaj dostał lekkie przypomnienie, będą składane i myślę, że nasze miasto dalej się będzie rozwijało. A wspomnę tylko, że w minionym roku obchodziliśmy 750-lecie naszego miasta, więc ta inwestycja niejako wpisuje się w ten piękny jubileusz i niejako kończy ten jubileusz, a zaczyna nowy, więc pora zrobić jakąś kolejną inwestycję. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, jeszcze tak symbolicznie przekazuję panu burmistrzowi kopię zezwolenia na użytkowanie. Dziękuję. Wtedy możemy już. Oczywiście droga jest wojewódzka, natomiast jest daty przedwczoraj, w związku z tym zupełnie świeża. Wolno jeździć, więc nie oddajemy tak dla PiS-u, jak się sami robi, tylko wysokie takie. Władzą gminy, w urzędzie gminy jest pan burmistrz. Panie burmistrzu, 40 lat minęło jak jeden dzień, a obwodnica była jak sen. Dziś jak na jawie jest otwieranie, bo z powstałej obwodnicy każdy się cieszy, i kierowca, i pieszy. Dziękujemy za trud, za wytrwałość, za zaangażowanie i miasto Skały ochranianie przez tą obwodnicę. To w imieniu mieszkańców Skały. Taki symboliczny kwiatek. Bardzo mi miło, że moja skromna osoba w obronie takich zacnych osób została zauważona. Dziękujemy. Może teraz byśmy przystąpili, szanowni państwo. Ale pani, jeszcze ja. Także chcemy podziękować radnych, którzy wspierali pana burmistrza działalność. Dziękujemy. Bardzo proszę pana marszałka, panią dyrektor, poseł, bardzo prosimy. No, właśnie, ja chciałam powiedzieć jeszcze dwa zdania, zanim przedpiemy. A, sorry. Tyle było mówione, nie, to tak minutka. Tyle było mówione o dobrodziejstwie dla Skały. Oczywiście to jest niesamowicie ważne, również pod kątem powietrza w Skale i w tej północnej Małopolsce. Ale to jest naprawdę wielkie wydarzenie dla całej północnej Małopolski. Czekamy, już zaczęła się realizacja obwodnicy Wolbromia, ale dojazd do Krakowa teraz dla nas to będzie marzenie, dla mieszkańców całej północnej Małopolski, żeby jeszcze ministerstwo tak działało jak samorząd województwa i północna obwodnica Krakowa była otwarta, no to byśmy już wszyscy chodzili sobie elegancko, z radością. Gratuluję serdecznie przedsięwzięcia, wykonania i niech będzie bezpieczna i żeby powstawały nowe, panie marszałku. Tak jak do tej pory to robicie, żeby dalej się tak udało Dziękuję. Działać. Nowe już się budują. Gdzie tak jest, budują się. Wolbrom się buduje. Natomiast oprócz tego powieszcia jeszcze bym państwu życzył, żeby ta obwodnica została wykorzystana w taki sposób aktywny dla rozwoju całej gminy, żeby tutaj powstawały przedsiębiorstwa, firmy, bo jest gdzie, bo to jest znakomity teren niezabudowany. Mamy strefę. To trzeba się dogadać, tak, jest strefa. To jest rzeczywiście nowe otwarcie, a bardziej z tego punktu nawet widzenia. Lepszy dojazd to są większe szanse również dla inwestorów, co miejsca pracy, po prostu bogactwo wszystkich mieszkańców.
tego życzę, panie burmistrzu. Dziękujemy. Bardzo proszę. Z drugiej strony może, to tak, żebyśmy nie byli trudni. Proszę, bardzo proszę, bo mamy nożyczek pod ostatkiem. Panie radny, bardzo prosimy do przecięcia. Panie radny, a przedstawiciel mieszkańców, bardzo prosimy. Przepięknie. Czyli nie pozwolili mi największego odcinka. Panie marszałku, czy przejedziemy się? Przejedziemy się teraz po tą nową obwodnicą. Bardzo zapraszam.